Ponowne przystąpienie do matury. Poznajcie Anię i Tomka. Oboje są absolwentami liceum i będą przystępować w tym roku kolejny raz do egzaminów maturalnych. Ania chce podwyższyć zeszłoroczne wyniki egzaminu z języka angielskiego, a Tomek niestety już dwa razy nie zdał matury z matematyki. Ania i Tomek pilnie się uczyli przez ostatnie miesiące. Powtórzyli cały materiał i czują, że są dobrze przygotowani. Nie wiedzą jedynie, jakie muszą złożyć niezbędne dokumenty, no i ile to powtarzanie egzaminów będzie kosztować. Na te pytania odpowie prawdziwy autorytet w dziedzinie matur, profesor Henryk Zdawalski. Wyjaśni on Ani i Tomkowi, jakich muszą dopełnić formalności i czy należy wnieść opłaty. No to zaczynajmy. Po pierwsze, deklaracja. Aby przystąpić po raz kolejny do egzaminu maturalnego, trzeba złożyć odpowiednią deklarację. Można ją znaleźć na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po drugie, terminy. Wypełnioną deklarację należy złożyć w szkole, do której się uczęszczało, do 7 lutego 2021 roku. Jeżeli nasza szkoła została zlikwidowana, taką deklarację składamy bezpośrednio do okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia 2020 roku. Po trzecie, opłaty. Tu obowiązują jasne zasady. Przystąpienie do egzaminu pierwszy i drugi raz jest bezpłatne. Za egzamin trzeba zapłacić, jeżeli przystępuje się do niego po raz trzeci lub kolejny. Opłata za egzamin jest pobierana jeszcze w jednym wypadku. Jeżeli absolwent w poprzednim roku lub w poprzednich latach wpisał do deklaracji przedmiot dodatkowy i nie przystąpił do egzaminu. W tej sytuacji za przystąpienie do tego samego egzaminu w kolejnym roku trzeba już będzie zapłacić. Ale wróćmy do naszych bohaterów. Wiedzą już kiedy i gdzie muszą złożyć odpowiednią deklarację. Niestety, Tomek będzie musiał wnieść opłatę za powtarzanie egzaminu, natomiast Ania przystąpi do egzaminu bezpłatnie. Mamy dla Was jeszcze dwie ważne informacje. Zawsze warto dobrze przemyśleć swoją decyzję o złożeniu deklaracji. Ponieważ w przypadku nie stawienia się na egzamin z przedmiotu dodatkowego, opłata będzie obowiązkowa już w roku następnym. Natomiast przystąpienie do egzaminu w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako zdawanie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jako jeden raz. A w następnych odcinkach opowiemy o opłatach za egzamin maturalny i możliwości zwolnienia z opłaty za maturę. Informacje o egzaminie maturalnym znajdziesz na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.